I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Stalker. Twój путь завершается. Иди ко мне. Jak to sam rozszyfrował te słowa, dowiadujemy się, że nasza droga się tu kończy. Chodź do mnie. Ktokolwiek by wołał nas tutaj. Czysto? Póki co czysto, chociaż te kolce trochę przerażają, nie powiem. Tędy mamy iść. Chyba zgubiłem drogę. No nie wiem, ja nie widzę. Ja widzę wroga tam gdzieś w oddali. O! Z fajnymi zabawkami, tak tutaj Bladis podpowiadał. Raz jeszcze dziękuję i Bladisowi, i Blackjackowi, Infinity Potato za masę podpowiedzi nie tylko pod tym odcinkiem, ale w całej serii, bo pojawiało się tego sporo. No już powoli tak chyba zbliżamy się też do pożegnań. Idź ko mnie. Tutaj jedna rzecz, która nam nie dawała spokoju, dlaczego do nas ostatnio strzelali ze śmigłowców, to Aurelius rozszyfrował problem, że to tak naprawdę byli wojskowi, a wojskowi ogólnie nas nie lubią, no i jedynie co, to mieliśmy sporo szczęścia, że wcześniej nie zaczęli tej eliminacji. Ktoś jeszcze do nas idzie? Wam nic... O! To weźmiemy. Tu ma jakieś bateryjki, bandaż też, chociaż podobno lepszy niż bandaż te apteczki na ten moment. No dobra, tak kątem oka, żeby widzieć, ale zobaczmy jak to działa chociaż. Chociaż raz sobie... O! Strzelmy, idzie jakiś przypadek. Może jest niezłe. Oj! Kurczę, myślałem, że jest lepsze. Co jest? W bramę strzelam czy jak? Nie wiem, czy to... Pokażcie tam kogo... No, teraz trafiło, ale nie wiem, czy wcześniejsze strzały poszły w bramę? Nie. Chyba się nie polubimy. Działko Gaussa. A nie, padł. Ły, to przez ściany potrafi zabijać. Brzmi nieźle, ale idź ko mnie. Może weźmiemy coś potężniejszego, jeżeli chodzi o tutaj różnego rodzaju zabawki. I pójdziemy dalej z tanderkiem. Będzie hałas, będzie głośno, ale w najgorszym wypadku wyciągniemy granatnik. No kto tu strzela? A może oni mają amunicję? Ja tak idę dalej. To nam się przyda na bank, patrząc. Lecz słuchając to, co się tu dzieje. Nie, nie bierz ta... Kurczę, podniosłem tandera drugiego. Rozładuj, ale wyrzuć. Tak trochę na styk jesteśmy. Chyba będzie trzeba zaraz wywalić te... O, oni mają specjalną amunicję. Zaraz będzie trzeba... To ja bym jednak ich przeszukał. Chyba, że jak zaczną strzelać do nas z tego zaraz. I mać... No kurczę, nie mogę się ruszyć. Przeładuj. Panika. Idika, tego się bałem. Co jest nie tak z tą bronią? Co za... Co? O, dobra. Przełącz amunicję, ale to zestresował gość. Ja myślałem, że lepiej ten Thunder sobie z nimi radzi. Chyba musimy w głowę im strzelać. A to ja w takim razie... Jeszcze żyje na ziemi? Nie. A ktoś jeszcze jest. Chyba spodziewałem... Moment, to jest jakaś kropka... A, tyle, że dlatego nie mogliśmy wziąć z niego tutaj rzeczy. Dobra, aptekę też daj, bo się chyba przyda w każdych ilościach, ale... Trochę się czuję oszukany. Inaczej sobie wyobrażałem tego tanderka. No może powinienem w głowę strzelać? Ja widzę twoje żelanie. Tam mamy czterech, trzech... Ło! Oni nie... Dobra, można przez to strzelić. Najgorzej, że tam też mamy jakieś przejście. Krata niestety nam nie zdradza tego. Tam ktoś strzela po tamtej... Na bank jeszcze. Niestety przez tę siatkę nie widać od razu wszystkich celów. Jeszcze tam jeden żyje. O! Gdzie on jest? Tu zatem, przewrócił się. Ale nie wiem, czy padł. Nie padł chyba. Teraz padł. No to ta broń jest lepsza bez celowania tego. Tak, my kogoś słyszę. Mamy granaty może? Nie mamy granatów niestety. Aby ktoś coś tu pożyczyć dla nas? Ewentualnie mamy granatnik zawsze jeszcze, ale nie wiem, czy to jest droga, którą chcę podążać już teraz, żeby znowu nie było powtórki z rozrywki, że nam w plecy zaczną strzelać. No żaden nie ma granatów na dalszą drogę. Przetestujmy w takim razie granatnik, nie? To nie wiem, czy to będzie rozsądne podejście, ale zobaczymy.
Nas trochę może zdradzić tutaj. Dobra, są... Ło, kurczę, dobre, dobre, tylko że szkoda, że nie powaliło gościa na raz. Dobra, on chyba leży. Twój путь завершается. Иди ко мне. A jednak powaliło go praktycznie na raz. Oho. Dokąd dalej iść? Ale wydaje mi się... O, ten jakby żył jeszcze. Ma granat nawet. Muszę uważać, żeby nie przedobrzyć z tą amunicją. Bo może jest fajna. Ale ostatecznie... No, jest ciężka też. Dobra. I teraz fragment, który mi się zupełnie nie podoba. Mam jakąś dziurę. Które przed chwilą było pełno ludzi. Z jednej strony chciałbym ich przeszukiwać, z drugiej... A ty też tu lepiej... Jesteś! Kurczę, myślałem, że drugi co tak pod ścianą padł. Co to jest? Wiesz co? Działko... O, tam idą. Widziałem cię. Wyjdzie do nas jeszcze, czy nie bardzo? Chłopie, bo nas tu promieniowanie zeżre. Nie mamy całego dnia. Dobra, rzucę mu to. Aha. Chyba wiedzą, że coś rzuciłem. Nie, bierz broń. Twoje żelanie skoro исполнится. Idi ka mnie. Ja już chyba wiem, jakie będziemy mieli życzenie na przyszłość. Lepszego cela na stalkera, tak? Dwójkę, co? Skoro spełniają wszystkie życzenia, to bardzo chętnie pójdę w tę stronę. Dobra, jeszcze 11. Nie jest tak źle. Tylko ja bym chciał wejść tu na moment, zobaczyć co... No idzie kolejny? Co on tu dostał za zabawkę? To strzelba czy jak? Fofom, dobra, to wyrzuć. Fajne było, ale wyrzuć. Jak to strzela? Może jest najlepszą bronią, nawet nie wiem. Cyk. O kurczę, ale daj na... Zostawiłbym na trochę. Nie mieliśmy chyba okazji się spotkać wcześniej. Dziecinko. 15, a to nie, to musimy chyba z tą amunicją mieć. No jedyny problem, że może gość miał. Nie mamy specjalnej amunicji do tej broni. Przez co trochę chyba słabiej możemy strzelać. Ale i tak bym przetestował, chociaż na jednym przeciwniku. Ty coś nam przyniosłeś? Kurczę. Oddał granat. Tak pod 80 myślę, że ktoś tam krzyczał. Dobra, jeszcze to zmieścimy, idziemy. To dobrze, że zabrałem Thundera. Co ty głodny się zrobiłeś w takim momencie? Ten to wie, kiedy chce jeść. Nikogo chyba to nie mamy już. Nie wiem, czy ten Noctowizor, on nie jest specjalnie pomocny. To... Jak niby jest, ale go nie ma, to wolałbym termo chyba jakieś tutaj, gogle. Gdzieś jeszcze 8 gości żyje, więc... O, widziałem ruch. I co? Bardzo fajna ta luneta jest pod tym względem, że się szybko przełącza. Jedyny jej plus, nie? Ach, trochę nie tak rzuciłem jak chciałem, ale... Nikt nie oberwał, chociaż może trochę... Łe, tu są drzwi takie jeszcze. Ej, idź ka mnie. Nie unikaj mnie. Gdzie to światło było, że tu nie widzę? Czuję, że się wpakuję w głupie problemy. O, są tutaj panowie. Ej, ładnie to. W sumie, ale to najpierw zabijemy ich. No bo tu wygląda... No nie. Gdzieś to światło tak zdradliwie chodzi. Bo nie wiem, czy to był wypadek przy pracy, to zabójstwo. To może nie był wypadek przy pracy. Przyznam. Na moment tutaj zejdziemy. Możemy wziąć sobie te radioaktywne nawet. A, nie trzeba. Przyznam, że coś fajnego z tej broni. Obrażenie, jak to do Thundera. Uuu. No to może znalazłem moją ulubioną broń. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że wcześniej jej nie kupiłem. Nie znam wad jeszcze. I że nie mamy specjalnej amunicji do tego. Byłoby łatwiej. Skoro z tej strony świeci, to musi być po tamtej, tak? Ale to... Z nimi nigdy nic nie wiadomo. No nie wiem, czy to przypadek. Ale to jak strzela. Szybko ich ściąga. I to nawet bez lunety. O, widziałem cię. Dobra, widziałem ich. Ha! Ale głowa. Idź ka mnie. Na ktoś jeszcze? Nie. Ty obrytiesz to, co zasłużyłeś.
Jakby już tak blisko, nie? Zasłużyłeś. Super, super, widziałem światło, ale najgorzej, że te światła, one przechodzą przez ściany. Tam widziałem gościa i nie wiem, czy tam nie widziałem czasem. Dobra, ten padł. To światło jeszcze z innego tego idzie. No to mieliśmy wcześniej sporo szczęścia. To nikt nam nie przeciągnął tutaj serii po plecach. Bo jedyne, co mnie martwi, no to wszystko, co wypada, to amunicja do Thundera, a ja nie ukrywam, że chciałbym do tej zabawki teraz amunicję dostać, jak już potrafimy się nią zabawić. Tam ktoś żyje? Żyje ktoś. No na tym dystansie już... Co jest? No! Na tym dystansie już tak miło nie było. Kurczę, ile oni mają tej Thunderowej tutaj... Nie no, kolejnych pięciu przesadzacie chyba. Chyba trochę przesadzają, dajcie tutaj nam to. Co ja to? Czerwoną aptekę? A, już zżarłem dawno temu. Dobra, dawaj bandaż w takim razie. Wyłączyłem wsparcie. Znaczy wsparcie... Tak, wyłączyłem wsparcie krwawienia i zdrowia, te artefakty. Przestawiłem wszystko na pancerz, tak zgodnie z podpowiedzią, że podobno lepsza opcja, żeby sobie te pręty matki, czy jak to tam się nazywa? Ktoś żyje? Nie. Pręty matuli tam, żeby sobie odpalić i podobno świetna zabawa, więc tak też zrobiłem. Idika mnie. Gdzie Idika? Tu też były podpowiedzi, żebym sobie zapisywał w takich miejscach, bo podobno na koniec można podjąć mądre i niemądre decyzje, tak? Znajdź, spełniać życzeń. Aha. I to mogą być miejsca, w których jesteśmy blisko. Przyszło to ty jesteś, Idika mnie? Ja jesteśmy blisko finału. Żelanie. Ale tych finałów może być kilka, nie? I teraz fajnie by było mieć coś takiego. A dobra, daj sobie tym jeszcze. Możemy potem wyjść. Fajnie by było mieć możliwość zobaczenia ich wszystkich, a przynajmniej no, tej części, co jesteśmy w stanie zobaczyć, bo jest ryzyko, że wszystkich nie uświadczymy z racji wcześniej dokonanych decyzji. Tam jakieś anomalie nas gonią. Jeszcze wyżej można wejść? Jeszcze... O! I to jest chyba to, co do nas przemawia, tak? Tylko nie przemawia rozwiązanie, o którym tutaj... Wspomina, że chodź do mnie, pogadajmy. Inny mam problem, że gdzieś musimy znaleźć w takim razie miejsce, gdzie moglibyśmy użyć ten dekoder, który sobie tam odblokowaliśmy. Tam jest jakieś przejście, tu jest jakieś przejście. No nie wiem, to wygląda jak droga gdzieś, ale żeby ja się nie zabił, bo ja w tych grach to potrafię. Przeżyć ostrzał, różne problemy. Jednocześnie spaść, bo tak z takich konstrukcji, no nie wiem, mam nadzieję, że tu jest przejście, obyśmy szli w dobre miejsce, chyba, że to jest po prostu takie gruzowisko, żeby dojść tu do centrum od innej strony. Ktoś tu żyje? Dokąd my mamy iść, jeżeli nie do tego monolity? To jest... Twój путь завершается. Иди ко мне. Aha. To są jakieś ogniska, tak jakby czuję, że... Co jest? Weź sobie tego energola, strzel już. Na koniec chyba można. No to przed śmiercią to jeden pierun. Zastanawia mnie to ogniska, czy to po prostu są ogniska monolitu, czy coś więcej się za nimi kryje. Ty obretiesz to, co zasłużyłeś. Mam wrażenie, że jak drzwi, to ja powinienem do piwnicy bardziej iść. Przeczytałbym PDA od doktorka. No chyba dobre miejsce, żeby się zastanowić nad naszym losem. Tu jesteśmy bezpieczni. Odpal nam to PDA. Notatki. No będąc przy zadaniach, mamy znaleźć ukryte drzwi i otworzyć je dekoderem. To bym chciał zrobić. Tajny lab, nim podejdziemy do spełniacza życzeń. Ale to wszystko wskazuje na to, że takie tajne laby to się chyba gdzieś tam w piwnicy bardziej kryją, więc jak byliśmy przed momentem niedaleko, to prawdopodobnie... No nie, gdzieś ty zleciał, ale na szczęście przeżył. Ty obretiesz to, co chyba bardziej tamten lab. Cześć, spełniaczu życzeń, nie interesuje nas twoje oszustwo, jakie to masz przygotowane. No, w notatkach doktorka było, że tam monolitu będzie sporo strzegło tego miejsca, więc zakładam, że to tajne przejście może jest tam, może do wody powinienem wskoczyć.
Ale to tajne przejście może być koło tych ludzi, których tam widzieliśmy. Czy gdzieś nam wskazywał detektor? A, już wiem, dlaczego my tak tracimy tutaj tę moc, bo nie mam tej kuli mocy odpalonej, przez co dużo szybciej się męczymy. Wcześniej tak gdyby ta kula nas regenerowała. Gorsza wiadomość jest taka, że się trochę zgubiłem. My od innej strony wbijaliśmy. O! Wbiłem gdzieś tak do góry, po drabince. Nie zakładałem. O, kombinezon nowy. Kurczę, nowy egzoszkielet, ale chyba nasz będzie lepiej działał. Nie zakładałem, że coś się tutaj znajdzie, a tak przypadkowo, idąc sobie, nagle coś nam pyknęło. To skoro to ma być coś z dekoderem, ale to co, to już... A to tu chyba jest ta brama, co my ją szukaliśmy, potrzebowaliśmy. Powiedzcie, że amunicja na koniec. Pewnie, jak zwykle. No dobrze, drzwi tajne. Ale co to jest? Trwa otwieranie, a zamka szyfrowego? Dobra, to wygląda jakby... Co się ma tu stać? Jakby chrononauci tu jacyś przylecieli, czy jak? Tylko widziałem kropkę. Idź ku mnie. Ile można ten zamek szyfrowy otwierać? O, przyszli jacyś koledzy. Kurczę, najgorzej, że też w egzoszkieletach. No ale my egzoszkielet, oj, dużo. Czemu ja Thundera nie wziąłem do ręki? Zamek otwarty. Dowiedz się, dobra. Dobra, już tam tyle wystarczy. Nic. Co im tak zależy na tym tutaj, że ja granatnika nie wziąłem na ten moment, nie? Ale to z drugiej strony chyba łatwiej nam za tych kartonów walić w główki tutaj. Niestety panowie mają egzoszkielety same. Normalnie jakbym mógł biegać, to bym biegł teraz i nie gonią nas w tych egzoszkieletach. Bo wiemy, że nie są w stanie. Ilu ich tam jeszcze idzie? Ej! Ej! Spokojnie! Trzech jeszcze. Trochę za blisko próbują podejść. Martwi mnie to. To masz tam tak. Dobra. Trzech i... Dalej trzech. Musimy się wycofać. A, przejdź na następny poziom. Super. Jakbym wiedział, że tak to wygląda. 27! To bym amunicji tam nie tracił. O, kuniu! To chodź. 30! 29, dobra, z każdej strony musimy... Tam też ktoś jest. 28, o, mam wrażenie, że zginął jeden. Co tu się dzieje? Jeszcze kolejni, chrono, no. Dobra, ten leży, tam ktoś jest, w oddali, oj. Strata, bez sensu. Dobra, zachowajmy trochę tych granatów. Tu z każdej strony ktoś stoi. Ten chyba martwy jest, tak mi się wydaje. O, albo będzie martwy. No ja tam nie mam jak wejść za bardzo do nich. Dobra. Wow! Może ze snajperką powinienem tu biegać. Padł ten za bramą? Padł. Ale kule za na... Nie. Ale chyba ktoś leży na ziemi. Mówiłem, że jeden niedobity jakby tu był. Wow! Możemy do niego wejść? Czy on może do nas jakoś? Otwórz drzwi. Nie. Bo boję się jedynie sytuacji, że nas wezmą... Będą chcieli zaskoczyć na przykład od tyłu, nie? I... Wolę iść strzelać, tak trochę na dystans ich trzymać. To chyba nam nie pomaga w niczym. No ktoś tu bodajże, a tak, leżał. No 19 to już nie 30, no jakby nie patrzeć. Co to chyba ten granat zrobił takie czystki? Farty się nie liczą, tak? Ale tu trzeba przyznać, że nam się udało wyjść z tego cało. Widzę, że oni mają amunicję, na której nam by zależało. Ja bym przeszukał jednak te ciała, co tu porzuciliśmy. Szczególnie, że wróg lubi popełniać... O, tam... Ja chyba wywaliłem Gaussa i tak. Nie sprawdziłem, jak statystyki tego Gaussa się prezentują. Może nie był taki zły. Od razu go oplułem.
Dobra. O! Kurczę, jakbym wiedział, to bym granaty użył. Ale i tak dobrze, że na tym normalnym poziomie trudności oni trochę jednak muszą pomyśleć, nim wystrzelą. Przypuszczam, że na weteranie, czy jak to się tam nazywa, ten najwyższy, to nie byłoby tak miło. No to zupełnie nie rozumiem zasady. O! Jakbym miał kumpla obok, nie? To w rękę dostał. Ach, ale to była ręka i głowa, pięknie. Mózg na ścianie jeszcze i już w ogóle marzenie. Nie wiem, czy lepiej biegać z tym. Szczególnie jakbyśmy wzięli sobie... To nie jest wybuchowe, prawda? Na tych długich korytarzach to się nawet sprawdza, nie? O, no! Przesada! No, nie wierzę w tę broń. Ładuj, kurczę. Jeszcze nam się dziadowska amunicja załadowała. Dawaj tę żółtą, no. Najgorsza podmiana ever. Co, ta żółta nie pasuje do tej broni? Czy nam się skończyła? Gdzie jest nasza amunicja? 58? A tu jest. Kurczę, skończyła nam się amunicja. Szybko poszło. O! Ten chyba nie chciał walczyć. Przepraszam. Dawaj tę żółtą, kurczę, bo to się robi naprawdę nieprzyjemnie. To żółte jest spoko na... Aha, widzę. Na gości w egzoszkieletach, nie to. O. Jeszcze jeden. I nie wiem, czy właśnie nie egzoszkielet. Nie, chyba. Szybko poszedł. Co, że niby ciebie nie widzę? I ostatni, to co byśmy 30 rozwalili, czy jeszcze wszystkich nie widzimy? Ciekawe, czy ten ostatni gdzieś leży na ziemi, czy... Najgorzej z takimi pojedynczymi kropkami. Aha. Dobra, on chyba tam leży. Dobra, leżał. Czysto, możemy... O, i co, to znowu egzoszkielet? Kolejny gausik, jakby chcieć więcej tego. No on też był fajny. Ty, znowu się głodny zrobił. Tak dalej pójdzie, to my do końca gry to chyba z głodu padniemy prędzej. To bierz. Na szczęście zaczęli fajną amunicję wyrzucać. To też bierz. Tu za nóżkę nie chwytaj. To bierz. Będziemy mogli wrócić do naszej starej, fajnej zabawki. No nie lubię tak na środku korytarza się zatrzymywać z tym wszystkim. Dobra. Nie wiem, może snajpereczkę tutaj brać. Trzech jeszcze mamy. Czysto. Tu? O, to daj, to też daj, bo... I co? Czyli jednak chyba jeszcze wszystkich nie ogarnęliśmy tutaj problemów. O, jeszcze 7-8. Kolejny gauss. To wygląda jak droga dalej w stosunku do tego... Aha. To jest jakiś klucz. Zdoba. Wrak. W CS-ie by to zadziałało. Nie wiem jak tutaj. Dobrze, że się nie odbiło w naszą stronę. Jednego ściągnęło. O, chyba nawet tutaj siedział. Dwóch nawet, może. Kolejny kombinezon. Kurczę, jakie to są... Aha, że nie przesadził. Może powinienem się zainteresować takim kombinezonem właśnie. Słuchaj. Nikt do nas nie idzie. Ja bym się z tobą zamienił czymś, o. Co, serio? Tu nikogo nie ma? Tak strasznie to wszystko podejrzane się. Czy co? Ale to jeszcze nie rozwiązało wszystkich problemów. Dobra. Aha, widziałem cię. Chyba w egzoszkielecie kolejny biega, albo w tych fajnych pancerzach już. No jest ich tu kilku, widzę, że to nie jedyny ten, który tam biega. Tu coś się za szafą schowało.
Nie wiem, czy oni nas nie widzą, dlatego tak niechętnie strzelają, czy to jest jakiś inny powód, że... Oni muszą strasznie blisko nas podejść, żeby w ogóle się zainteresować strzałem. To mnie zastanawia u nich. Jeżeli oni nie chcą blisko podejść, to tak, podejdziemy. 5. A drugi jakby się... Czy mi się wydawało? No, no jest jego cień. I co ja mam z tobą zrobić najlepszego, no? Boję się, że jak wyciągnę granat... Chyba za mocno poleciał. Co to się stało? Kartony poszły. Leży. Sukcesywnie do przodu. O kurczę, a jednak jak mamy latarkę, to tacy chętniejsi, to oni chyba nas nie widzą tu w tej ciemności. I dlatego rezygnują ze strzału. Ale z latarą już nie jest tak miło. Dobra, ale mamy ostatnich gości. Bez tego serducha. Jeszcze jeden? Gorzej jak tu stoi. Tu jest czysto. Najgorzej. Ostatnie chyba. Spotkanie. Ja bym pozbierał amunicję z nich. Trochę poszło. Oni, no jak widać, no nie przebierają w środkach. Na akcję poszli z naprawdę... Dobrą bronią i tak jak widać. Boję się, że zaraz tu wyjdzie ten jeden, którego nie ma. Naprawdę fajne zabawki wzięli, zarówno jako broń, no kurczę, endgame'owe, jakby nie patrzeć. Naprawdę wzięli i fajną broń, i fajną amunicję do niej. A to co? A myślę, że snajpereczka. No ty nie miałeś fajnej broni, ale bandaż może. Dobra, idziemy zobaczyć co tam w centrum. Gdzieś jeszcze ktoś tutaj żyje. Oj, to się zamknęło? Chyba nie chcą nas udusić. Może i tu powinienem zapisać grę, bo może będzie jakaś decyzja. Nie liczyłem, ilu zabiliśmy. Czy to jest to, co nas interesuje? Nie wiem, wejdę w to. Okej, to ja tutaj z nadziejami, że to jest endgame. Tego właśnie to poszukiwaliśmy. A drzwi są zamknięte. Super. Jak to rozwalę, to pewnie nie podziała za długo. A to jakby wszystkie drzwi się nam zamknęły. Tajne laboratorium okazało się pułapką. No jak, to też za nami zamknęli? Chyba, że zamknęli specjalnie. Co się stało? Mogę to otworzyć? Dobra. A misja to... Rozwiąż zagadkę monolitu. To jest zagadka monolitu? Co to za zagadka? To my nic kliknąć nie możemy. No jest ten monolit, który mamy u góry. Moment, czy ja po co ja z tej amunicji strzelam? Tu jest przejście dalej. Największy problem, jeżeli chodzi o tę zagadkę, że tu nie ma żadnych interaktywnych rzeczy. Nie wiem, czy powinienem w coś strzelać. Zagadka monolitu. Drzwi zamknięte. Bezpieczniki wyjmij. Nie? Zawsze mogę granat w to rzucić i to może ostatni, co prawda. Ale zagadkę może rozwiążę sam. No nie. No nic, poliżę te ściany, zobaczę. Co to się kryje? O, a jednak rozwalenie tego się okazało zagadką? I co? Już? To chyba wszystkie mam rozwalić. Dobra. Czyli ogół... O. Pożyje ten ogień czy nie? Bo to gdzieś pamiętam było tłumaczone, że to jest jakby żywe. Dobra, zniszczmy im wszystko po prostu. Inaczej porozmawiamy, jak nie będziecie mieli tych. No to kurczę, wpadłem na tę zagadkę od razu, tylko nie wiedziałem, że aż tyle kul potrzeba. No, szkoda marnować. Uważać na ogień i będzie dobrze. Nie wiem, czy... Super zagadka, zniszcz laboratorium. Szkoda, że granat tego nie zniszczył. Byłoby łatwiej na pewno. Dobra, zniszcz wszystko, to może nam odpuszczą. Oj, 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 oj! Wejdź do środka, ty! Spadek zasilania. Tajemnica, zadanie wykonane. Chcecie walczyć? Czemu tak się czerwono to zrobiło?
Здравствуй, стрелок. Witaj, Strzelok. Widzę, że masz do mnie wiele pytań. Zadaj je więc, a później zdecydujemy, co z tobą począć. No chyba pierwsze, najważniejsze. Kim jesteś? Stanowimy efekt eksperymentu, którego celem było stworzenie nadświadomości zwanej świadomość Z. Zgodnie z naszymi obliczeniami, Ziemia otoczona jest specjalnym polem informacyjnym, tak zwaną noosferą. W jej skład wchodzą wszyscy mieszkańcy planety obdarzeni zdolnościami poznawczymi. Naszym podstawowym zamysłem było wprowadzenie w noosferze drobnych zmian, które pozwoliłyby nam wyeliminować gniew, pokrucieństwo, chciwość i wszelkie inne negatywne czynniki obecne na planecie. Jednostki nie są w stanie wpłynąć na noosferę, lecz świadomość Z owszem. Niestety popełniliśmy błąd i nasza ingerencja stworzyła zonę, którą przez cały czas staramy się okiełznać. Czym jest zona? To, co masz przed oczami, to rezultat nieprzemyślanej interwencji w ziemskiej noosferze. Próby wpłynięcia na noosferę doprowadziły do miejscowego pęknięcia. Zona to tylko namacalny przejaw tego pęknięcia. Ukryty problem zaś jest znacznie poważniejszy, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Najważniejsze pytanie, co się z nami stało? Jesteś jak śruba, która wypadła z maszyny. Niestety przez długi czas umykało to naszej uwadze. Od chwili, gdy powstała zona, wielu ludzi usiłowało dostać się do jej centrum. Ale nie możemy do tego dopuścić. Ludzkość nie jest gotowa, by poznać prawdę. Dlatego właśnie werbowaliśmy stalkerów, obiecując im spełnienie ich najgłębszych pragnień. Później wysyłaliśmy ich, by chronili tajemnicę zony. Gdy stalker usiłuje dotrzeć do centrum zony, by spełnić jakieś swe życzenie, przejmujemy kontrolę nad jego świadomością i zaprogramowujemy na wykonanie określonej misji. Popełniono błąd i dostałeś polecenie zabicia samego siebie. No, że samego siebie, to. Dowiedzieliśmy się po drodze, ale to co? To znaczy, że monolit nam wcześniej wyczyścił świadomość i dlatego nie pamiętaliśmy tego, co się wydarzyło? Powiedz coś jeszcze o tym miejscu. To było najdogodniejsze miejsce. Po wybuchu w 1986 na tym obszarze pozostało bardzo niewielu ludzi, więc mogliśmy pracować bez obawy, że ktoś nas odkryje. Ponadto znajdowały się tu liczne anteny o dużej mocy, które odgrywają kluczową rolę w naszych eksperymentach z optymalizacją kognitywną. Jaki chętny do rozmowy ogólnie, to jest zaskakujące. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Czernobylską zonę wykorzystano jako obszar do testów dopiero w 1989. Szybko tu wrócili. Co oznacza ten tatuaż? Stalker to zakodowany skrótowiec, którego używamy do oznaczania agentów zaprogramowanych do określonych zadań. W drodze do centrum zony utworzyliśmy sieć pól psionicznych, których celem było werbowanie agentów. Jedno z tych pól znasz pod nazwą mózgozwęglacz. Gdy stalker usiłuje dotrzeć do centrum zony, by spełnić jakieś swe życzenie, przejmujemy kontrolę nad jego świadomością i zaprogramowujemy na wykonanie określonej misji. Popełniono błąd i dostałeś polecenie zabicia samego siebie. Często macie te błędy? Co to są trupiarki? Środek transportu, który wykorzystujemy do wysyłania naszych naznaczonych agentów do zony. Infiltrują oni społeczność stalkerów i wypełniają rozkazy, nie zdając sobie z tego sprawy. Niestety co najmniej połowa stalkerów umiera w trakcie przewozu. Zona jest bardzo niestabilna. Trochę jak Death Stranding. Co dalej? No właśnie, co dalej z nami, jak już to wszystko wiemy? To zależy od ciebie. Zona się rozrasta. Próbujemy ograniczyć jej ekspansję, ale ludzkość najwyraźniej za punkt honoru postawiła sobie utrudnianie naszej pracy. Nie mamy nieograniczonych surowców, a ciała podłączone do świadomości Z w końcu umierają. Jeśli do nas dołączysz, powstrzymamy rozrost zony. W przeciwnym razie nie możemy przewidzieć wiarygodnego biegu wydarzeń. No kurczę, i zachęcił. Nie zamierzam pomagać. Chcę zobaczyć, co się wydarzy, jak nie wiemy, co się wydarzy. Wywalił nas z roboty. I co, to jest koniec gry? Czy gdzieś mam jeszcze iść? Halo? Ja żartowałem z tym, że chcę zobaczyć. W sensie, no chciałem zobaczyć, ale...
Jaki jest nasz cel? Zadania. Znajdź Strieloka, zabij Strieloka. To co, mamy wejść na dach i skoczyć, czy jak? To już koniec gry? Hello? Możemy wrócić jednak na myśl, czy następny poziom. Ale nie, no to byłoby bez sensu, jakby trzeba było tam wracać. Przejdę się. O, dobra, może to jest to, czego nie wiedział właśnie. Może znowu rozwarcie się zaczyna. Nie mam pojęcia, co dalej. Wszystko zniszczone. Chyba, że do tego czegoś mam wejść. Nie, do tego nie mam wchodzić. Słyszałem broń. Słyszałem właśnie przeciwnik. Co, ilu tu, co tu się wydarzyło? Dlaczego tak? Ja nie wiem, czy ja powinienem grać dalej, czy to już jest koniec. Czy dostaniemy napisy końcowe? W sumie strasznie niejasna sytuacja. Nie wiem, czy oni walczą ze sobą. Mamy ich ominąć. Wejść do rury. No zostawili nas bez niczego. Idziemy, spróbujemy stąd wyjść po prostu, no. Może to jest rozwiązanie tego problemu, tylko gorzej jak się wpakuje w jakieś te anomalie, no to... No widać było, że decyzja chyba dość istotna tam była podejmowana. Wychodzimy stąd, wracamy do... No tu już nam cyka po plecach. Nie, tu nie możemy iść. Ja tak bym chciał, to tam nie możemy iść. Tam coś się świeci tak kusząco, ale czy to jest nasza droga? No najgorzej. Słyszałem, że któreś zakończenie ma być takie niesatysfakcjonujące i się zastanawiam, czy to właśnie nie jest ono, tak? To... Gdzie tam chodzą? Z jakiej oni idą, tak? Ostatnie miejsce ze Stalkerem znane, czy jak? Oj. Kurczę, jak oni walą na ten dystans? No gdzie jest gość? Może błąd zrobiłem, że w ogóle pokazałem im, że tutaj jesteśmy, bo chwilowo się nami nie interesowali. Tam coś leci. A jeden jeszcze żyje, ale chyba, że ten co się przewrócił, to padł. A poprawię się tutaj. Dobra, lecimy, chyba nic się nie wydarzy złego. Nie wiem tylko dokąd mamy lecieć. Chyba, że panowie mają przy sobie jakieś rozkazy dalsze. Nie, no tutaj też nie mamy iść. Dobra, to będę z nimi walczył. Ten portal mnie zastanawia, czy to jest anomalia kolejna, czy może coś, do czego powinniśmy wbić, nie? Bo nas przeniesie do innego świata. Ma potencjał na takie działanie. Halo? Tam mamy jeszcze jakieś wejście. Super zakończenie, no. Nie, no zakładam, że w to nie mamy wchodzić. Za dużo jest tych anomalii, żeby to miało działać tak, że wejdź i co? I zakończ żywot? Zebraliśmy trochę amunicji. Tam był ktoś. Dwójeczka. Ach, tam są! Dobra. No, kurczę, wiedziało kiedy się zaciąć i jeszcze... Zatrzęsienie mamy to, no. Ale to dobrze, jeżeli gość tam może nas nie trafi z tego dystansu. Nie chcę się tak wychylać, ale moglibyśmy go zdjąć, bo może to jest sugestia, gdzie mamy iść. O, jak się położył wygodnie. Kurczę, że to ostatnie go nie zabiło. Czy to jest sugestia, dokąd dalej? I tyle z niego zostało. Nie, tu wejścia nie ma. A nie wiem, czy tam nie ma jakiejś drabinki obok niego. No ktoś gdzieś jeszcze tu żyje. Już naprawdę nie mam pomysłu co dalej, więc zróbmy coś głupiego, wejdźmy w an... O! To może nie było takie głupie ostatecznie? My chyba jesteśmy... Tak, to tam nas wyganiało, czyli co, ta drabina nam zostaje. Wchodzimy na dach i jednak powalczymy. No kurczę, to nie można było tak od razu mówić, że te anomalie nie są złe? To chyba gdzieś ten gość wtedy z tym RPG-iem był, no to... Dostaje on? Gdzieś coś dostaje, tak? Jak na specjalną amunicję, to... Ktoś jeszcze gdzieś? A to tam są gdzieś czerwone kropki na dachu. Tam, widzimy! Dobra, poszedł, ale o... No, nie pomagasz. Elektrownia, nie pomagasz. Czyli mamy jakieś nieprzewidywalne zakończenie zrobić? No super. Czemu on strzela, jak nie widzi? Gdzie on stał? Tam stał. Ale mam wrażenie, że kogoś słyszymy po boku jeszcze. Dobra. Oj, coraz więcej tych kropek. O, dzień dobry.
Dobra. Jeszcze jeden przyszedł koło niego. To dobrze, że tej broni nie wywaliłem, tak? Poszła z nami dalej. Chyba dostał, ale ładna czapeczka poszła mu. Nie no, to jak to już tak... O kurcze, i ładna czapeczka w drugą. A jak oni się tam... ukryli, nie? To o, jest! Ale te głowy chociaż na finał nam siedzą. Oby tak do końca, oby tak do końca. No dobra, ale teraz czuję przynajmniej, że to ma sens to, co tu robimy. Aha. Skąd to nadlatuje? Tam? Tam widziałem ciebie. No chodź. Może to w takim razie na szczyt? Bardzo dziwne zakończenie, bardzo nie w stylu dzisiejszych gier, nie? Gdzie dostajemy raczej na twarz odpowiedź, co trzeba zrobić. A nie tak jak tutaj, że biegamy po omacku i do tej pory nie wiem, czy idę w dobrą stronę, czy wręcz przeciwnie. Nie powinienem tu się poruszać, chociaż jakby ma to jakieś perspektywy, to że idziemy na górę. I podałem się, że koło tych beczek, jakby ktoś zaczął strzelać, a słyszeliśmy, że ktoś gdzieś tu jest. Mogą je wysadzić. Ale tu nie ma przejścia dalej, chyba że tędy. Nie no, gość aż tak wysoko nie potrafi... A, tu coś jest, zejście. No gdzieś jest, mam nadzieję, że nie w pobliżu. Myślę, że mamy na szczyt elektrowni wejść, ale okazuje się, że... Chyba chodziło tylko o to, żeby tutaj przejść dalej. Nie wiem, czy on nas nie słyszał, bo chodziliśmy z tłumikiem i snajpereczką. Powinienem iść za głosem. O, a nie, dobra, myślę, że coś tu blisko mamy. Do czego my doszliśmy? Do czego my dążymy? Znowu się zgubiłem? Znowu w złą stronę? Czy znowu szukamy jakichś portali? Nawet nie mamy żadnego celu naszych działań. Nikt się do nas nie odezwał. Tu jest takie zejście dalej. Może po prostu stąd uciekamy. Gdziekolwiek zejdę, ktoś się do nas zacznie strzelać? O! To wygląda, jakby miało potencjał. Na wszelki wypadek zawczasu. No taka droga z potencjałem, jakby mieli nam wychodzić takie Call of Duty, to jakby kalka tych tam wszystkich starych kodów, jak to działa. Może tam są na dachu? Nie. Kuniu, nie kuniu, to... No chyba do tej energii tam zmierza. O, jest ktoś. O, już wiemy, po co ta beczka była. Myślałem, że oni się za nią cały czas czaili. Zdjęliśmy ich w ten sposób. Nie no, fajna broń na taki dystans. Tam widzę chyba kolejny teleport. Znaczy, jeżeli tak to można nazwać teleportem. Macie coś? A dajcie, dajcie. Nie wiem, czy granat. Może znowu będzie trzeba rozwalić pół elektrowni. Ktoś idzie do nas jeszcze? Będzie chciał atakować? Nie wiem, czy powinienem zmieniać broń, jak tam wchodzimy w to. To wiadomo, jak to działa. Że... Cyk, cyk, wywalą nas w środek akcji. My... Oho! Gorzej wylądować nie mógł. No dobra, ale wygląda na to, że to działa w dwie strony. Tam chyba ktoś czeka na nas nawet. Liczę, że to nie jest żadna główna postać, z którą powinniśmy sobie pogadać poważnie. No weźcie już, tam też ktoś na nas czeka. O kurczę, z każdej strony. Dobra, ten już nie czeka. No mówiłem, mamy dzisiaj szczęście do tych główek. To też na nas czeka. Lepiej ich ściągnąć teraz, niż tam się pchać. Sam środek akcji, ale myślę, że wymienimy mimo wszystko broń. Chociaż jakbyśmy mieli tam sobie jakoś fajnie, wygodnie na tym dachu jeszcze taki duży dystans zachowany od przeciwnika, to może nie ma to sensu. Daj to. Nie, no to amunicji tu już na tym etapie nie brakuje na szczęście, nie? To jest... Oj. A tego chyba nie wyminiemy, więc... Pięciu, widzę, nie widzę właśnie, kurczę. Zrzuciło nas na dachu. Mogę kucnąć jeszcze. Miota nami jak szata. On się chyba sam wysadził, czy... Tam chyba gość z RPG musi być, skoro taki wybuch był, ale może się wysadził sam. Dobra. Nie podoba mi się, że coś na wcześniej wybuchło tak mocno. O!
Został jeden. A! Dobra, gonimy go. Czy też taki jeden na jednego, to typowo finał z kodem, nie? Taki boss na bossa. Albo w tym rezydencie też trochę tak lubią. Gdzieś na jakimś dachu. Solóweczka. Ostatnie przejście? Dobra, ale w końcu zaczęła normalna amunicja z nich wypadać. Coś sensownego, a nie to, co do tej pory mieliśmy. No i nareszcie jakieś nadzieje, że dążymy do sensu tego wszystkiego. Dobra, tamtych już chyba nie musimy podnosić. Tak to wygląda, jakby za tym się kryło coś więcej. O, oho, oho. Zapomniałem o tym pistolecie, że nawet go jeszcze mamy. Dobra. Wbijamy. To chyba jeszcze jednak nie koniec. A może? To teraz mnie zastanawia, tam był jeszcze jeden portal, jak biegaliśmy po tym świecie, co nie wiedzieliśmy, co dalej. Może tam trzeba było wchodzić też. Poszła żara? To chyba ten jeden niezabity. Jest! To słuchaj. No już myślałem, że to nic im nie zrobiło, dobra. Poszła żara. Gorzej, że wiedzą już to o nas. Co my... Oho! No nie, nie w takim momencie. Nie wiem, czy nie możemy wejść, bo ona miota? Chyba tak. Ale nie lubię takich miejsc, bo oni mogą być za zakrętem. A z bliska... Ta ich broń naprawdę potrafi zrobić krzywdę. Ktoś tu jeszcze chyba tego pilnuje gdzieś. Tu nie ma. Nie ma. Jesteś. Ha! To było szybkie. Dobra, w drogę. Czyżby szczyt? Wow, co robi? No, no! To by było piękne zakończenie tego wszystkiego, jakby się okazało, że nas po prostu anomalie chciały zrzucić z góry i true ending. Zabij Strieloka w końcu, nie? To... O-o! Co, ja mam teraz znieść kombinezon, żeby doskoczyć? Już się bałem, że nago będziemy musieli, tak natura nas stworzyła. O nie! A jednak są snorki jeszcze tutaj w tej grze. Dobra, 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 dobra. A w sumie nie wiem, po co mi to było, bo snorka. No ładnie, to jak za szkielet też już mamy nieźle poharatane, ale wciąż do przodu, wciąż przed siebie. Dokąd to nas prowadzi? Hm. Hm. No, wyrzutnia chyba się nam do niczego nie przyda. To trochę niewykorzystany potencjał z naszej strony, no to wyrzutnia. Dobra, tu nikogo nie ma. A, ale to chyba nie ciebie widzieliśmy. Właśnie, gdzieś tu jeszcze jesteś z Gaussem. Co to, Gauss przez ścianę strzela, czy jak? No widzieliśmy, że na blisko ten Gauss nie jest już taki przyjemny. Kurczę, kolejny. Ale gorzej, że jeszcze jest gdzieś ten gość z Gaussem. Nie wiem, gdzie nas atakało. Tu mamy iść? A, chyba tu. Ojej, no nie ufam temu zejściu. Ale cóż, nie mamy chyba wyboru. No, już się bałem. Ponownie? A, dzień dobry. Co? Czy on zginął? No właśnie, nie podoba mi się to, że tu wyrzutnie poszły w ruch. Mam nadzieję, że ten zginął, co był pod nami. I że zdążymy przeskoczyć dalej, nim kolejna wyrzutnia wywali. A tam jesteś. No tak. No. Może, że jest ich więcej chyba tu. Poszla! Nie chcę schodzić, bo tu między tymi rurami jest całkiem bezpiecznie. Przynajmniej tak się wydaje. Chociaż oni też są chyba na górze. Tam widziałem gościa. Jeszcze więcej. Jeden jest na dole na bank. Jeden tutaj. Ale to na nich też powinno oddziaływać. Ja wiem, że to jest tylko gra. Ale jeżeli my nie możemy strzelać, bo nami miota cały świat. Pietrucha, chodź, gdzie ty jesteś? Ty trup. No i ty trup, tyle co zostało.
Co by tak inaczej mi się na to wszystko patrzy? Jak, nie wiem, czy to jest bezpiecznie, mam zaskoczyć? Serio? Nie ma jakiegoś takiego przyjemniejszego zejścia? Może po tej rurze, to zawsze trochę niżej. Gdzie jest ten ostatni gość? Albo... Nie no, tam na dach nie doskoczę. Dobra, skaczę tutaj. Ej? Oj, chyba nie miałem tu zaskakiwać. Au. Au, albo drabina szybko do góry. Nie, ta drabina nie działa. No świetnie, no zeskoczyłem w miejscu, które... A nie, jest... Albo zbyt wyczerpany. Kurczę, jakaś piosenka to brzmi. Ładuj się na górę. Może jednak mieliśmy? Ta gra naprawdę nie jest dostosowana do casualowych graczy, no. Normalnie gracz casual, tak? A, może mieliśmy górą przeskoczyć, tylko że no, jak my się nie możemy rozpędzić. Tak miałem górą przeskoczyć po tej dykcie, no. No to by może tłumaczyło, to może jednak jest trochę pod casuali, no bo normalny gracz... O, tam jak biegają. Normalny gracz jak widzi coś takiego, no to odbiera to na zasadzie... Kurczę, bierz snajperę, tu z nimi się będziesz męczył. Oj. Bezwyrzutnie rakiet gość tam chodzi. Normalny gracz jakby widział coś takiego, no to wychodzi z założenia, znaczy taki casualowy, aktualny gracz, nie? Jak widzi coś takiego, no to... O, gdzieś się przeniósł. To oni się też przenosić potrafią. To gorzej. Ale załóżmy, gracz widzi coś takiego, no i uznaje, że no tam nie powinien iść, nie? Nie ma dalszej drogi. Z drugiej strony, no gra też powinna założyć, że możemy mieć egzoszkielet na sobie i nie jesteśmy w stanie brać z rozpędu różnych przejść. I czy to jest przeładowane na wszelki wypadek? No właśnie, nie jest. Ostatecznie wciąż żyjemy. Ktoś się tam zepsuł chyba. Gdzie on tu skacze? Tam. No chyba ten trup go zepsuł. Gorzej jak on nam zajmuje anomalię. A nie, on żyje tu. Nie spodziewał się tego nadejścia. Myślałem, że zepsuje nam anomalię i tyle, co pójdziemy dalej. Jest jeszcze miejsce. A, energolka weź jednak. Kiełbacha też się może... Uuu, nie wiem, czy na koniec gry to ma jeszcze jakikolwiek sens. O! Całkiem przyjemnie. Tak jakby dostać parę takich mocniejszych, to no. Nawet na jeden magazynek też jest całkiem spoko. Energolki potrafią być zaskakująco pomocne. 8 bandaży! Kurczę, ja muszę chyba zacząć podnosić je, bo tak olałem temat. A tu jednak najłatwiej je kliknąć, bo to na myszce. Apteczki też niby mamy, ale one gdzieś tam są daleko, na klawiaturze. Muszę ręce wyginać, kombinować. Chyba kogoś widziałem, tak, ale ten ktoś nie widział nas. No, to było najlepsze wejście. No na takich to bardziej chyba snajpereczka już. Dużo ci tej amunicji zostało? 30, jeszcze jest dobrze. Póki mamy, to strzelamy, tak bym podszedł do tematu. Ja wiem, że to... Niebezpiecznie, bo jeszcze ktoś żyje z nami na tym dachu. O! Serio? Ktoś tu jeszcze jest? A, jest, widziałem. Kolejnie jak tam się... No... No nie współpracuje z nami, ale i tak mi się podoba to, że... Kurczę, bo on podejdzie zaraz, jak to tak będzie dalej miotało nami, no. I tak podoba mi się kwestia, że jednak... Mamy jakieś nadzieje, że do czegoś nas to prowadzi, tak? To bo w którymś momencie już zwątpiłem w to, czy idziemy w dobrą stronę. Nikt nie będzie do nas strzelał, prawda? A, ty miałeś dwa banda... Nie, bywał to... GP? Bywał. To weź. Jest? A nie, już tej jedynki tu nie ma, to jest bezpiecznie. No, bandaże bierz. W którymś momencie już zawątpiłem. Myślałem, że po prostu ta gra się tak kończy. Na zasadzie, no... No okej, no miało być zaskakujące zakończenie i było zaskakujące zakończenie, że niczego nie było. No to więc... No, na nic się nie nastawiałem. Co to jest? W środku bazy wojskowej? Zaraz się okaże, że wrócimy do domu tymi ścieżkami. Nie kończą się ci goście. Cały czas przychodzą... No, jak ja mam do niego... Dzięki, elektrownia. Zapamiętam to. Jak ktoś nas będzie pytał, czy ciebie by wyłączyć, to będziemy pierwsi... No, ten udawał. Będziemy pierwsi, którzy pociągną... Weź te przełady. Za wyłącznik.
O! Ej, ty. Serio, nie chciałbyś tu być. My już chyba powoli też. Brutalny świat, nie wiem czy... Sens jest to w ogóle rozwalać? Nie wiem co by musiał wypaść. Chyba egzoszkielet, nie? Żebym uznał, że a, to się opłacało rozwalać nawet. Ale amunicja w sumie. Czystka, jeszcze skrzynki, nie skrzynki, no można niby to... I tak jest losowe chyba, co z tego wypada, tak? Nie te śmieci, dobra. Chyba nas nie przeciążą. Za to mamy jeszcze jakieś dwóch gości gdzieś w okolicy. O, widziałem. Jest coś jeszcze bardzo blisko. Trochę brakuje mi tego antykrwawienia z anomalii. No, szybko, że moplu. Trochę mi brakuje tego krwawienia, znaczy antykrwawienia, no bo jednak schodzi nam dużo... Co ty miałeś? A to... Schodzi nam dużo bandaży przez to. Tylko po to, żeby zatamować. Nieciekawą sytuację. Oddamy ci to i to też w sumie masz, bo chociaż nie wiem, może jakby wskoczyło to bez sensu. Dobra, czyżby finał? No to wygląda jakby monolit tutaj się bawił. Naznaczony. Co do cholery? Ty masz bazę w tym miejscu? Nie, to jeszcze nie koniec. Ej, wracaj! Nasz kolega z początku gry. Chyba, że on jest szefem wszystkich szefów w monolicie. Aha, nie lubię takich wąskich przejść. Przeżył to niestety. No. Powoli byśmy musieli wymieniać tę broń. Fajna, bo fajna, ale jak się ma tak zacinać nam, to może nas to kosztować życie. Pietrucha, gorzej, że on tam chyba zszedł gdzieś. Nie. Idziecie do nas, czy nie? Możemy iść... Nie możemy... Chyba, że... To jest głupie, ale jeżeli coś jest głupie, ale działa... Nie, to nie zadziała. Boże, jak to wszystko to jest wybuchowe. No i panowie zrobili parę głupich akcji. Co oni wszyscy w jednym rzędzie? Tak myślałem, że będzie za nimi szedł. Dobra. Nie ma nikt podobnej zabawki do wymiany. Jak to nasza broń? Przecież, a, widać było. Nie no, znaczy, no jest trochę zużyta. GP trochę też w podobne tony uderza, nie? Ale jest słabsza tutaj. Przede wszystkim największy bonus to ta luneta, która się tak szybko przestawia. Przyznam, że pasuje mi to bardzo. Dobra, zjedz mięcho, jesteśmy na zero. Nawet nie mam chyba, czy miałby coś naprawdę specjalnego. Nie ma. Jeszcze ktoś? O, o. Widziałem? To ganianie się tutaj. Najgorzej. Jak wyjdę na blisko, to po nas. A on nie chce wyjść. Chętnie tam wbił do góry i z góry ich ściągnął. A to nie jest drabina. Dobra, super. Ale mamy tu jakieś wejście. No gdzieś jest... A nie, tylko jeden. Myślałem, że dwóch mamy. Słyszę twój oddech. No dobra, ale nie poszedł za nami. Trochę mnie to martwi. Może wiedział, dokąd zmierzamy, tak? I w ten sposób. Dobra, użyj sobie apteczkę. Może wiedział, dokąd zmierzamy. Co to jeszcze nie koniec? Czy nasz koszmar kiedyś się tu z nimi skończy? Czy to tak będzie trwało cały czas, ta walka nierówna? Dobra, zaryzykuję trochę. O! Nie uciekaj z tego świata! Ilu jest? Jeden na szczęście, ale chyba z Gaussem niestety. A nie, u góry jest gość z Gaussem. No, już myślałem, że tego nie zdejmie. 850 sztuk amunicji, ja tak się bałem. O, ammo w tym wydaniu, a to proszę. Czy oni pilnują tych portali? Raczej nie. No, to jeszcze nas nie przeciążyło bardzo dobrze. Tu jest bezpiecznie. Ty co masz? Kurczę, daj te... Nie, to wywal. No, mamy jeden taki granat, myślę, że z nim coś tu zrobimy. Zjedz sobie, albo wywal po prostu. Dobra. Brzmi jak nowe kłopoty w okolicy.
No właśnie, też kurczę zauważyłem. Trochę za późno. A jeżeli jest ich dwóch. Jest... O! Zapomniałem, że mamy na sobie egzoszkielet, mam wrażenie, i to jeszcze te mamuśki kuloodporne. Aha, no wiedziało kiedy. Jak zwykle, to samo. Jak do nas to pociągnęło? Przecież to dal... kilometr od nas wybuchło. No załatw jak najszybciej, no. Zapomniałem, że mamy te kuloodporne zabawki. I to też nas chroniło, przynajmniej dopóki gość z tym RPG-iem tam nie wyskoczył. I nam nie wytracił. Bo to trochę wygląda tak, jakbyśmy niestety, ale na tym egzoszkielecie. Aha, tam jest kolejny. Ustawmy się bezpiecznie, weźmy coś na ten dystans sensownego. Zróbmy to jak należy. No właśnie. No kilku takich gości RPG i przyznam, że... No, mogłoby to wyglądać naprawdę źle u nas. O, kolejni. Skąd? Ach. Czyli co, oni się tak z różnych stron mogą pojawiać? To niedobrze, bo to może się okazać, że... na plecach ktoś nam siedzi. Gdzie to jest przejście dalej? Co? To może spróbujemy. Ryzyk fizyk. A nuż kogoś trafi. 4. 5. O, super trafiło. Tam jest jeszcze. No nie mogę go zostawić, bo będzie walił nam po plecach, a z drugiej strony nie mogę nie iść do przodu. My chyba górą powinniśmy się tam wybrać do nich. A tu nie ma też wejścia. No to się dałem podejść. Chyba musimy jakoś znaleźć drogę na górę. O! O, o! No! Najważniejsze z tej ekipy. Chociaż jakby strzelił w nich przypadkowo, to bym się wcale nie obraził. Ale to... O! Zszedł. Czyli jeżeli on zszedł tutaj... No, no na plecy widzę, coraz częściej wychodzą. To mnie martwi. No weź zgiń! No serio, będziemy się jeszcze ganiać? Tam ktoś wyszedł. Dobra, dostał. Chociaż ten w głowę. Oni gdzieś mają tu tajne wejście. Ale liczyłem na taki szybki, bonusowy finał, tak? A nie na sytuację, w której będziemy się gubić, dokąd dalej, jak dalej. Co nas tu czeka? Co chwilę masa przeciwników. Takiej walki chyba, jak tu teraz nam wyszła, to ja mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że przez całą grę... A, ten jeszcze przeżył. Kurczę, same egzoszkielety. Że przez całą grę nie mieliśmy ani razu opcji, żeby powalczyć w taki sposób, jak tutaj. To, co wymyślili na koniec, że przeciwnik na przeciwnik, no, to czuje się trochę jak w kodzie. Wiadomo, że to strzelanie trochę inaczej jest rozwiązane. Aha, dwóch jeszcze jest. No dobra, poczekam, aż wyjdzie do nas. Albo zaatakujemy go z tej strony. Teraz to my jesteśmy na dobrej pozycji. Tam ucieka. Nie bój się. Nie chciałbym do niego schodzić, żeby się nie okazało, że trzeba jeszcze raz tam lecieć później. A jak poleciał. No idealnie. Dobra, znaleźć drogę, znaleźć kolejne teleporty. Może to już będzie ten ostatni. Dokąd nas to prowadzi? Ale to ten barman, nie barman, ten pierwszy gość. Trochę optymizmu wprowadził w moje tutaj... No podejście, że to jednak ma jakiś sens to, co tu robimy, a nie jest czymś na zasadzie, że idziemy trochę na oślep, a już dawno powinienem zaprzestać gry dalej, bo niczego już tu nie ma. Czyżby ostatni... Nie ostatni... O, pan! Nie! No dobra, no nie na to się nastawiłem, ale jakby oni mieli... Oni nie będą mieli innej drogi, jak zejść tutaj. Albo przyjdą do nas... Albo my ich tam granatami obrzucimy. Granat! Kurczę, panie, granat... Oj, to leci? I spadło? Tak, tak, to sobie możesz rzucać. Fajnie, jakby chociaż jeden zszedł. Jakbym wiedział, że coś takiego wyjdzie, to byśmy im z granatem już tam na start do nich wyszli.
się jeszcze dobrze nie pojawili. Ale kto mógł wiedzieć, że to tak się zakończy? No mamy trójeczkę. W sensie to już dwójeczkę widzę. Wracaj. A ładnie testują te stroje. Żebym nie spadł to. Dobra, nie spadnę. Wyjdą jeszcze do nas, czy już nie? A jak ten granat... Kurczę, tylko to trzeba by było na Thundera zmienić. Bo się zastanawiam... O, wyszedł. Granat przy Thunderze. Czy on też może lecieć taką parabolą, żeby ich załatwić, czy nie bardzo? Oj, oj, teraz... Tym razem on nas trafił. Spróbowałbym tam wywalić im Thunderem. Przeładuj raz. O! O kurczę, Thunder, nie przesadzasz? Mhm, akurat tak chciałem. Jak daleko poleciał. Ja myślałem, że to tak... To co, tak? Nie. Bez sensu, strata. Ja! Yeah. To się nazywa zabawa. Co jest? Dobra, musimy do nich jakoś wbić, tylko że... Jakby chociaż jednego nie było, no. Abedu. Bo boję się, że wejdziemy tam, dostaniemy prosto w szybkę, no. O, już tu stoi. Będąc przy szybce prosto w... Centralnie. Zjedz sobie aptekę, uzupełnij amunicję. No nic, przetestowaliśmy przynajmniej granaty z Thundera, że lecą dość dziwnie. Niekoniecznie jesteśmy w stanie przewidzieć jak, bo albo za wysoko, albo za nisko. Dobra, to nam się chyba nie przyda. Powiedzcie, że to już finał. To już wygląda jak finał. Chyba, że wejdziemy do centrum. O! I chyba jest finał. Nie wiem, czy postąpiłem właściwie. Pewnie nigdy się nie dowiem. Ale udało mi się. I z tego chyba powinienem się cieszyć. Czyli co? Rozumiem, że zniszczyliśmy eksperyment. Uciekliśmy z zony, czy wyszliśmy z zony i no teoretycznie pełni rozumu, tak? Chyba, że to też jest jakaś nasza wizja. Zaraz znowu się obudzimy w tej trupiarce, czy jak? Bardzo przyjemna gra. No wiadomo, że jak na czasy, jak, w jakich powstała, no to... To ciężko mi oceniać, czy porównywać do dzisiejszych tytułów, no bo to były inne czasy, nie? Ale nawet z perspektywy lat, tak, dzisiaj się odpaliło, bardzo przyjemnie się biegało, strzelało, zarządzało tym wszystkim. Jestem na tak, czekam niecierpliwie na dwójkę. Było wiele pytań o to, co z kolejnymi częściami. Myślę, że przed dwójką też będę chciał je rozegrać. Nie mówię, że od razu teraz, bo trochę nam się już robi taki kociołek premierowy, lada moment. Jeszcze parę rzeczy chciałbym dokończyć, które mamy otwarte, ale na przykład w wakacje będziemy dosłownie tygodnie już przed wyjściem dwójki, która przypomnę tylko, że we wrześniu ma się pojawić na początku, o ile nic się nie przesunie. Więc w wakacje jak najbardziej moglibyśmy sobie zrobić taki wstęp, rozgrzewkę do tego, co nas czeka w drugiej części.
No dobra, ale sprawdzę jeszcze, czy coś się pojawi po napisach, a jeżeli nie, no to myślę, że moglibyśmy sprawdzić dwie opcje na zakończenie. Ich jest chyba łącznie 7, ale mamy jeszcze dwie tak pod nosem, a mianowicie, no, pójść na ten układ z tymi tutaj zielonymi, albo jak nie pójść na układ, no to wejść do monolitu i poprosić o życzenie. Jeśli do nas dołączysz, powstrzymamy rozrost zony. W przeciwnym razie nie możemy przewidzieć wiarygodnego biegu wydarzeń. No, my już wiemy, co się wydarzy, chociaż nie bez problemu, ale chcemy dołączyć do projektu. Od bardzo dawna już nie widziałem Strywoka. On w ogóle jeszcze żyje? Nie, tego nie może być. Chociaż zawsze był twardy jak skała. Pewnie nic mu nie jest. Chodźmy już stąd, stary. Zjedzmy coś. Wiem, że to cię bardziej obchodzi niż nasz stary przyjaciel. Czyżby nas oszukali? Nie zatrzymaliśmy rozrostu zony? No dobrze, to w takim razie jeszcze pogadajmy z Monolitem. Co masz do zaoferowania, łobuzie? Po polsku byś chociaż powiedział, bo nie wiem, na co się pakujemy. To najgorsze. Pomyśl życzenie, o! Ludzkość jest zepsuta. Rasę ludzką należy kontrolować. Super, czyli co, zapragnęliśmy władzy nad światem. Myślałem, że będzie na Wiedźmina, że karafka z niekończącą się wódeczką czy coś, a to takie ambitniejsze trochę cele, chociaż no rozumiem, że to, no przyznam, że jakby wbić w to zakończenie, to pozostawałby taki spory niedosyt, że o co tu chodzi, dlaczego my, co chcemy kontrolować, nawet gdybyśmy nie wiedzieli, cała historia Strieloka byłaby zaskoczeniem i tak dalej. Więc dziękuję za liczne komentarze w trakcie serii, jakie się pojawiały. I że nie były to spoilery, a bardziej takie delikatne sugestie, gdzie jeszcze może warto zajrzeć, z kim może warto pogadać, bo dowiemy się czegoś więcej. No przyznam, że czułbym taki spory niedosyt, łączony z niesmakiem, jakby nie dowiedzieć się, że my jesteśmy Strielokiem i tak by się to zakończyło. I co dalej? Co dalej? Jeszcze jakby nie wiedzieć, że są różne zakończenia i można do nich dążyć. Więc cieszę się, że zobaczyliśmy wszystkie trzy opcje. No wiadomo, ta pierwsza, najlepsza, mam nadzieję, że kanoniczna, chociaż przekonamy się niebawem, znaczy niebawem. A już niebawem wakacje w kolejnych częściach, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.